jakoś tak mnie naszło na hamburgera. Także dawna dobra akcja, trochę inaczej, trochę szybciej, nowy rok. Nie możemy odpuszczać. Możemy mówić, że się zmienimy, ale trzeba zachować pewien styl, pewne minimum, żeby fani nie poszli do kogoś innego. W linku oczywiście jak zrobić bułki, czyli co? Wiadomo, woda, drożdże, cukier, mieszamy, później mąka, sól, trochę mleka, jedno jajko, olej. Mieszamy, bułki mają być miękkie, przykrywamy, one rosną, formujemy, przykrywamy, dalej rosną, jajko, mleko, smarujemy, na koniec sezam. Tak więc Bogiem naprawdę opowiem jedynie, że wracam czasami do starych swoich filmów i poziom był wysoki, mimo iż myślałem, że był niski. Czas jednak ocenił, czas pokazał, że nadal trzymamy fason, lecimy na bogato. Zobaczcie sobie dokładnie filmik, link tam jest, ja robiłem to w Thermomixie, wtedy robiłem ręcznie. Teraz będziemy popiekać 190, góra, zależy jaki piekarnik, może być góra, dół, ale uważajcie, nie za wysoka temperatura, trzeba to delikatnie obrobić, żeby one były miękkie. Można też dodać wody, stworzyć taką parę jak w piekarni. Pora wyciągać bułki. Powiem tylko tyle, że robiąc niektóre rzeczy ileś razy, już jest to naprawdę łatwe. Lecicie jak robot, macie wprawę, jeśli oczywiście macie talent. A zakładam, że macie. Dziękuję. Są i one. Patrzcie tylko na to. Tutaj posmarowaliśmy dosyć bogato. Poczekam, aż to wszystko ostygnie i będę badał, czy się udały. Myślę, że tak. Coś trzeba będzie tutaj wziąć do burgerków. Sporo się tego narobiło przez te wszystkie lata. Tutaj od Władzia mamy ogórki kiszone. Tutaj są jeszcze inne piklowane fajne rzeczy. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś pikle. Dobra, bierzemy i robimy super żarcie dla Was, dla ludzi sukcesu, big time. Ale tak obiektywnie to bardzo dawno nie było burgerów. Tutaj mam... co to było? Pręgę chyba wołowa, zmielona, cudowna, pachnąca. Coś niesamowitego. Będę robił chyba ze dwa, będzie ok. Tutaj mamy ogórki od Władka, cudowne, kiszone. Coś pięknego. Zresztą widzieliście górę, tutaj są następne pikle. Ogórek będzie jeden, a później zrobię taką sieczkę piklową do burgera. Te kartofelki całą noc spędziły w lodówce, już pocięte w wodzie z cukrem. Podobno to coś daje. Opłukałem, jest świeża woda, dodam soli, będę gotował. Czy wy to widzicie? Kupuję w Carrefourze, dostaję jakieś tam kupony, nalepki i mam patelnię grillową. Sprawdzałem już wcześniej, jest mega fajna, ciężka, dobra, wymierzona. Także waży swoje, a to jest mega ważne przy gotowaniu burgerów. Będziemy smażyć burgery, ser i buły. Bułki odpoczywają, będzie masło, będzie zabawa, będą znaki od patelni. Patrzcie na te smakołyki, śmietana luksusowa 18, do tego mayo, koperek, nie dodawałem, czosnku, sok z cytryny i błękitny blue cheese, lazur albo po prostu blue cheese, cudowny sos do fryteczek. Następnie kozi brie, ja go podpiekę, ja go podsmażę, rukola, ketchup, pudliszki, robi majonez w takiej jakby małej beczce, coś niesamowitego. Są potężni, opanowują nowe rynki, a tutaj cebula, ocet, cukier, przeleżała swoje, będzie fajny pikel. A teraz papryka od Rynek Manhattan, Bolesławiec, mała papryka sezonowa, nadziewana, nabijana kapustą kiszoną. Mam jeszcze też inną paprykę. A patrzcie na to starodawne żelazko, a tutaj papryka nabijana ząbkami czosnku, około 4 grzybki od Władzia i super kawa od kawa palona w Karkonoszach. Karkonoska palarnia kawy, nie testowałem, ale podobno mega towar, super zakupy od ludzi sukcesu, dla ludzi sukcesu. Przed chwilą właśnie przeprowadziłem, można powiedzieć, morderczy trening, jak dla mnie chodzenie, godzina chodzenia. Trochę jestem obolały. Lepiej się czuję, szybciej jestem. Mogę zjeść spokojnie. Sumienie jest uspokojone. Dowalam 20-20, inny level będzie, naprawdę. Zobaczycie różnicę. Jest wyłożone, czyli tak, papryka, cebulka. Papryka z tego słoika, tutaj ogórek, tutaj sosik, ziemniaki ugotowane.
Mamy oliwę, sól, estragon i rozmaryn. Nie mogłem znaleźć tymianku, a powinien tam być cebula. Tutaj już jest zrobione tak zwane pickled, czyli Boston górka, szwedzki styl. Dwa kotlety, jeden większy, drugi trochę mniejszy. Tutaj dopasowujemy pod bułęcję, ser czeka, sałata cudowna, świeża czeka. Piekarnik się rozgrzewa, będę wrzucał ziemniaki na jakieś, ja wiem, 200 stopni. Góra, dół, grzejemy. Bułeczki posmarowane masłem, a ser pokrojony. Bułka tak wygląda, jak zamykamy. Proszę bardzo, otwieramy. Upieczona własnoręcznie. Jeszcze będziemy się bawić nie tak. Ziemniaczki w piekarniku, a my rozgrzewamy patelnię. Jeśli chodzi o mięso, to jest tylko mięso. Bez żadnych soli, pieprzy, jajek, pietruszek, bułek tartych i wiecie czego tam jeszcze nie dodać. Samo mięso, sole i pieprze dopiero potem. Taki styl, taka akcja. Big time. Jest położone, cudowny zapach wołowiny. Muszę jeść więcej wołowiny. Na razie pracuję, nie dotykam, nie przewracam, nie gniotę. Stary styl na dobrej patelni. Ciężka praca, przewróciłem. Patrzcie na te odznaczenia. Mięso się tak dobrze nie trzyma, ale tak ma być. To jest klasyczny burger old school, old style. Ale ten zapach! I co lecimy? Burger, bułeczka i serek się topi. Będziemy odwracać. Zobaczymy, czy dostanie znaki. Jeśli chodzi o hamburgery, trzeba być szybkim. Tutaj już mamy bułę. Tu jest spód, tu jest góra. Będziemy teraz nakładać majonez, ketchup, rucola, różne akcje. Big time. Na bułeczkę mamy mayo, ketchup, cebulę. Tutaj to, później mamy ogórki z papryką. Wszystko pikle, na to ląduje burger. Cudowny burger. Trochę posoliłem, trochę popieszyłem. Na to ląduje nasz ser kozi brie. To jest nasz spieczony brie. Teraz się tak pokazuje. Tutaj dam trochę mayo, ketchup. Zakończę rukolą i będę składał to cudo. Takie piękne mięso. Będziemy jeść, będziemy testować burgery dawno temu, ale wciąż na mojej liście tak bardzo wysoko. Tak strasznie rzadko goszczą dla was, dla moich fanów. Na nowy rok zaczynamy na grubo, na tłusto i bogato. Do burgera jeszcze wleciała sałata, jaki on jest wspaniały. Tutaj mamy sosik, dip, blue cheese, ziemniaczki, ketchup, cała reszta. Życzę po prostu fanom bon appetit. Testujemy, czy jest dobry. Myślę, że powracamy w wielkim stylu. Jest super, jest znakomity. Tylko dla was, big time, dla fanów. Anytime.